Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację tagów NFC, a właściwie wykorzystania iPhone'a do programowania tagów NFC. Przede wszystkim zaczniemy od tego, czym są tagi NFC. Tagi NFC, czyli Near Field Communication, są to tagi, które możecie sobie zakupić w internecie, na przykład na Allegro. Mogą one mieć postać nalepek, maskotek, breloczków, tak naprawdę najróżniejszą, takie jakie ja kupuję, one kosztują kilkadziesiąt groszy, są to przeźroczyste tagi, nalepki wielkości 5 złotówki, całkowicie przeźroczyste, tak więc można je nakleić dosłownie na wszystko. Taki tag możecie sobie zaprogramować i później wystarczy zbliżyć do niego telefon, aby ten tag został, a właściwie jego treść, została Wam odczytana. Jak to działa? Zacznijmy od włączenia aplikacji, która służy nam do odczytywania różnych rzeczy. Seeing Assistant Home pewnie doskonale znacie, polska aplikacja, która pośród różnych funkcji ma także funkcję skanowania tagów NFC. Ja uruchamiam tą funkcję. Uwaga, gotowy do skanowania. W tym momencie nie ma niestety odgłosów voice-overa, żeby Was nie ogłuszały, bo nie mogę ich ściszyć w nagraniu, więc nie usłyszycie samego takiego plum-plum, jak tak zostanie rozpoznany, ale przykładam telefon do taga. I w tym momencie mamy nadzieję, że spodoba się Wam nagranie o NFC. Uśmiech. Odczytany komunikat, ten, który ja zaprogramowałem w tagu. Skanuję pokażę Wam go raz jeszcze. Mam nadzieję, że spodoba się Wam nagranie o NFC. Uśmiech. Taką informację zaprogramowałem w tagu naklejonym tu na pilota akurat, żeby było mi wygodnie Wam zaprezentować działanie tego taga. Tak możemy korzystać z tagowania, naklejając tagi tak naprawdę na to, co potrzebujemy, tak? Czyli jakieś, nie wiem, mamy 50 pudełek w pawlaczu, nie chcemy każdego z osobna wyciągać, naklejamy na nie tagi NFC i programujemy informację, co się w którym pudełku znajduje. Bo to nie są takie tagi, wiecie, żeby oznaczyć pudełko z cukrem czy solą, no chyba, że po COVID-zie straciliście i węch, i smak, więc wtedy i owszem. No ale myślę, że przeróżnych zastosowań znajdziecie więcej, szczególnie, że zaraz Wam pokażę, jakie możliwości daje samo narzędzie do tagowania. A czego korzystamy? Z czego korzystamy? Korzystamy z narzędzia o takiej bardzo charakterystycznej nazwie, czyli NFC Tools, Safari, narzędzie do NFC. Muszę tylko się przełączyć na NFC Tools. Może on będzie wygodny. O, mamy już, dobra, to dostępny. Nie muszę się przełączać. NFC Tools. Mamy odpaloną aplikację. Tak naprawdę aplikacja jest prawie w 100% dostępna. Mamy dwa niezaetykietowane przyciski w lewym górnym i prawym górnym rogu. Lewy górny róg to są ustawienia. Ustawienia, przycisk. I prawy górny róg. Witamy w programie o NFC Tools. O NFC Tools. Ja tu sobie po prostu stworzyłem etykietki, więc Wam mówię, żebyście się nie zdziwili, jak ściągniecie sobie z App Store tą aplikację. Linki oczywiście na mojej szufladzie i w opisie tegoż nagrania. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj kilka podstawowych opcji. Też możemy odczytać sobie. Zapisać taga i różne inne dodatkowe rzeczy. Mamy też zapisane tagi, czyli jak tych pudełek w pawlaczu będziemy mieli kilkadziesiąt, to tutaj każdy tag będzie zapisany i będziemy sobie mogli podejrzeć, jakie tagi już zapisaliśmy. No i zobaczcie, jeśli ja odczytam sobie, kliknę odczyt, gotowy i tutaj też gotowe do skanowania, to jest taka systemowy komunikat. Ja rekord jeden tekst, mam nadzieję, zeskanowałem i teraz w aplikacji mam jakie informacje, zobaczcie. Rodzaj taga ISO 14443-4, MIFARE. Mam jaki to jest rodzaj taga, bo tych tagów jest naprawdę mnóstwo. Dostępne technologie, TPA, ISO DEP. Numer seryjny 9. Jakie technologie, jego numer seryjny. 62 bajty. Pojemność 62 bajty. Zapisywalny? Tak. Czy jest zapisywalny? Bo niektóre są tylko odczytywalne. No i mamy tutaj rekord, czyli to, co mamy wpisane w naszym tagu. Oczywiście teraz tak, informacji do naszego rekordu możemy wprowadzać
tyle, ile pozwoli nam zapisywalne, tak, miejsce. Pojemność 62 bajty. Słyszymy, że mamy tutaj 62 bajty, więc tylko tyle miejsca możemy wykorzystać, ale jak to działa? Zróbmy tak, wrócę, pokażę Wam jeszcze tutaj drugą opcję. Odczyt, zapisz, przycisk. Mamy też opcję różne, zapisu przycisk. I różne. Ja wykorzystam w tym momencie przycisk. Różne, bo tutaj tak, możemy blokować tangi, odczytywać, przycisk. Edytować, odczyt, formatować i tak dalej. Nie będziemy w tym przycisk. Momencie wchodzić aż tak różne, głęboko. Ci, co chcą, to się później przycisk. Pobawią. Ja w tym momencie wybieram skasować, tak. Mamy ten sam taki systemowy komunikat o gotowości do skanowania. W tym momencie mój tag został wyzerowany. Niestety nie ma tutaj na to osobnego komunikatu. I w tym momencie pokażę Wam, jak to się po prostu zapisuje. Uruchamiacie aplikację, macie jednego taga NFC i klikacie sobie zapisz. Odpala Wam się okienko, gdzie dodaj pozycję, przycisk, więcej opcji. Wybieramy sobie, pozycję, wybierz tekst, pozycję. Dodaj dane tekstowe. I macie tutaj różne pozycje. Dodaj dane tekstowe, czyli to, co ja przed chwilą Wam pokazywałem, jakiś tekst, który nam się wyświetli. URL ukośnik URI. Ale mamy też URL. Możliwość dodania adresu URL. Własny URL ukośnik URI. Dodaj unit link. Udostępniaj wszystko jednym łączem. Aplikacja. Dodaj aplikację. Możemy aplikację na przykład przyporządkować, gdzie po zbliżeniu telefonu do danego tak zaprogramowanego tagu NFC odpali nam się aplikacja. Dodaj łącze do wyszukiwarki. Od razu, że coś nam się plik. Tam wyszuka. Dodaj łącze do pliku. E-mail. Dodaj e-mail. Plik pobierze, otworzy kontakt. Nam się dodaj e-mail. Kontakt. Numer telefonu, kontakt, czyli numer że telefonu. Od razu nam możemy jakby w ten sposób przekazywać komuś całą naszą wizytówkę, ktoś sobie szczyta i cyk, od razu mu wyskoczy na ekranie cała wizytówka SMS, kontaktu. SMS, FaceTime, numery telefonu i tam najróżniejsze opcje, aż po możliwość uruchamiania skrótów, które sami sobie utworzymy. My w tym momencie wybierzmy sobie, że po prostu damy sobie znowu dane tekstowe. Odłożę tego taga, żeby było mi wygodniej pisać dwoma rękami. Mamy tu klasyczne pole tekstowe, więc ja tutaj wpiszę sobie znowu Alamakota i tyle wystarczy. U góry okna klikamy po prostu w przycisk gotowe. Prowadź tekst. OK. Znaczy OK, przepraszam. I w tym momencie przycisk wróć. Na ekranie mamy tekst, przycisk nad tekstem. Zapisz ukośnik 18 bajtów. Zapisz 18 bajtów, więc przykładamy sobie telefon antenką do taga. W przypadku iPhone'a jest to antena znajdująca się nad kamerą przednią, po prostu górna część telefonu. I teraz więcej, dopiero zapisz ukośnik 18 klikamy bajtów. Zapisz 18 bajtów. Znowu komunikat gotowy do skanowania, ale no, w tym momencie już się wszystko zapisało. Aby przekonać się, czy aby na pewno, to ponownie przejdziemy sobie do Seeing Assistant aplikacji. I teraz dajmy sobie skanuj NFC. Zobaczcie, mamy tutaj wcześniejszy tekst. Skanuj NFC. Klikam skanuj NFC, gotowy do skanowania. Przykładam telefon do taga NFC. I mamy informację Alamakota. To zostało automatycznie odczytane. Zademonstruję Wam jeszcze raz może, jak można to wykasować, żebyście wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Jeszcze raz idziemy wtedy, wybieramy sobie opcje różne. Skasuj zawartość taga. Przykładamy górę telefonu, jego wierzch do taga NFC. On jest czyszczony, właśnie wyczyszczony został, więc ja daję znowu wróć, wracamy na główny ekran, klikamy zapisz, bo chcemy wybrać sobie coś innego. Tutaj mamy Alamakota, więc możemy dać jeszcze, gdzie tutaj mamy tą opcję, może żeby nie było to samo. Zobaczmy, gdzie to było chyba jeszcze raz w różnych, żeby wyczyścić wszystkie. Zapisz, różne, przycisk. Wskazuj zawartość taga. Zablokuj, odczytaj ukośnik, formatuj pamięć, ustaw hasło, usuń hasło. Zaawansowane polecenia NFC. Przycisk, tak menu, przycisk wróć, menu. Wrócimy.
Może w zapisze, ustawienia, no, przycisk, ustawienia, NFC calls, NFC, witamy, odczyt, rzadko zapisz, czyszczę te rekordy menu w moich tekst, tagach, ale, więc tekst, ale zapisz ukośnik 8, więcej muszę opcji, to zobaczyć, przycisk, o, więcej opcji, wyczyścić listę rekordów, tu, tak. Import, wyczyścić listę rekordów, bo gdy nie wyczyścicie listę rekordów, uwaga, to po prostu nie, przy, tak, przycisk, wszystkie rekordy, menu, przycisk, które byście utworzyli, czyli jak ja teraz edytuj, utworzę dodaj pozycję, dodatkową pozycję, tekst, dodaj i dane, wybiorę URL, sobie URI, dodaj adres URL, URL ukośnik URI, to ten adres, okay, przycisk, który okay, ja wpiszę, uwaga, UPS, no, niektóre pola są puste, dobra, ok, jeszcze muszę wpisać, to miałbym wtedy powrót, i tekst, przycisk, i adres dodaj, URL, okay, URL ukośnik URI, dobra, wprowadź adres URL, wprowadź edytuj, adres przycisk, URL, HTTP, ukośnik, ukośnik, tu możecie sobie wybrać, jak ja kliknę teraz edytuj, HTTPS, ukośnik, ukośnik, czy ma to być łącze FTP, szyfrowane, ukośnik, czy FTP, bo te adresy file, internetowe ukośnik, tak naprawdę FTP, mogą być różne, może być do pliku na przykład, żeby jakąś fotkę wyświetlić, ale ja teraz, dobra, klikam HTTPS, edytuj, HTTPS, www.wagdev.com, mamy pole edycyjne, ustawienia na wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana, orientacja poziom M, O, J, A, S, Z, U, F, L, A, D, A, .pl. Moja szuflada PL, orientacja upewnijmy się, że jest OK. Edycja, moja szuflada PL, jest OK. Prowadź adres URL, ukoś, OK, przycisk, OK. Patrzymy sobie na liście rekordów. HTTPS, URL ukośnik URI, HTTPS, ukośnik, ukośnik, moja szuflada PL. Adres, zapisz ukośnik 20 bajtów, przycisk. Więc teraz znowu przykładam telefon do taga NFC, ustawiam fokus voiceovera na zapisz, stukam dwukrotnie gotowy w ten przycisk, zbliż tak NFC. Słyszymy, gotowy do skanowania, NFC zbliż calls, tak, URL, i w tym momencie HTTPS, ta informacja powinna była zostać zapisana. Przechodzimy znowu do Seeing Assistant Move i dajemy skanuj kod, skanuj NFC, dobra, klik, gotowy do skanowania, gotowy do skanowania, przysuwam telefon do mojego taga i zobaczymy. Selling Assistant Home, HTTPS, moja szuflada PL. Adres nam się wyświetlił. Co ciekawe, niektóre tagi NFC odczytywane są automatycznie przez system i czasami jest tak, że wystarczy przysunąć nasz telefon nawet bez uruchamiania opcji jakiejkolwiek aplikacji. Słyszycie? Wyskoczyło mi w tym momencie powiadomienie. Tak NFC witryny, teraz, tak NFC witryny, otwórz moja szuflada PL Safari, załącznik. Wystarczy, że ja teraz wybiorę sobie aktywuj. No, przejdź do menu, łączę na stronie. I w tym momencie dostępne otworzyła się moja strona, dzień, moja w białej, szuflada. Jak widzicie, wszystko się dzieje po prostu w prawie w magiczny sposób. Tych zastosowań tagów NFC jest naprawdę mnóstwo. Takie najfajniejsze, z jakim ja się spotkałem, to w momencie, gdy kiedyś mieliśmy opcję wynajęcia mieszkania z Airbnb, to w bryloczku do kluczy był właśnie tak NFC umożliwiający jednym szczytaniem załadowanie konfiguracji sieci Wi-Fi w danym mieszkaniu. To było bardzo fajne, bardzo takie innowacyjne i robiące wrażenie, ale z punktu widzenia osób niewidomych jest to bardzo tania forma tworzenia ogromnej ilości tagów, znaczników, takie, jakie możemy wykorzystywać, bo te tagi na przykład do znakowania ubrań, jeśli chcielibyście wiedzieć, jak macie jakie kolory ubrań, czasami nawet gdy są całe zestawy ubrań, typu, nie wiem, garnitury, tak, czy koszule, które macie posegregowane, macie w etui, możecie na te etui naklejać tego typu znaczniki i wtedy bardzo łatwo, bardzo szybko dowiecie się, jakie ciuchy znajdują się w danym etui, na przykład na garniturę czy koszulę, w pudełka, na buty w pudełku i tak dalej, bo tu tak naprawdę tylko kreatywność was ogranicza i tak naprawdę wasze potrzeby. Jeśli nie widzicie sensu w używaniu tagów NFC, no to najczęściej dlatego, że ich nie potrzebujecie. Jeśli macie taką potrzebę, żeby coś sobie oznakować, zaetykietować, to możecie to zrobić właśnie w ten sposób. Narzędzie NFC Tools, z tego co pamiętam, jest bezpłatne.
Tyle, że ja go używam od ładnych kilku lat i no, nie dam sobie ręki obciąć, że w tym momencie już się za nie nie płaci. W każdym razie nie spodziewam się, żeby to były jakieś duże pieniążki. Wydaje mi się, że tak jak wspomniałem, że jest to narzędzie bezpłatne, tylko jakieś dodatkowe opcje premium są, gdy można dodatkowo za nie zapłacić w aplikacji, ale tą aplikację polecam oczywiście nie tylko NFC Tools, to jest dobra aplikacja, ta aplikacja jest po prostu prawie w 100% dostępna dla VoiceOver, dlatego tę Wam demonstruję i tu możecie zobaczyć, że ona rzeczywiście świetnie działa z VoiceOverem. Myślę, że tyle wystarczy, bo i tak nagranie jest dość przydługie. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, śmiało pytajcie w komentarzach, czy to na mojej szufladzie, czy pod nagraniem na YouTubie. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, żeby nie umknęły Wam jakieś nowości. No i na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.